Był ksiądz mocno zaangażowany między innymi w przygotowanie światowego spotkania rodzin, które odbyło się w połowie stycznia tego roku w Meksyku. Jakie są księdza wspomnienia z tego czasu? Był taki zwyczaj, to tu wychodzi geniusz Jana Pawła II. On bowiem w 1994 roku, kiedy Narody Zjednoczone ogłosiły Międzynarodowy Rok Rodziny, on postanowił, że Kościół ze swojej strony też przyłączy się i będzie promował, organizował to wszystko, co służy dobru rodziny. I powstała idea tych spotkań. I te ostatnie w Meksyku, które zostało zakończone w połowie stycznia tego roku, było już szóstym z kolei. Zjeżdżają się z rodziny z całego świata. To jest, bym powiedział, spotkanie wiary, radości, święto rodzin. Ojciec Święty nie mógł pojechać, wysłał swojego legata. To był ksiądz kardynał Tarcisio Bertone, sekretarz stanu. Spotkania te mają to do siebie, że pokazują, słuchajcie, tym właśnie, co mówiłem, dobrym przykładem rodzinom, nie jesteśmy sami, jest nam trudno, ciężko, musimy pokonywać różne problemy, ale dzięki tym spotkaniom widzą, jak te problemy można rozwiązywać. Jedni drugich pocieszają, nawiązują kontakty, podsuwają różnego rodzaju pomysły, które można zrealizować, dzielą się doświadczeniem, więc ja uważam, że takie spotkania, ja wiem, że one, te wielkie spotkania, czy może nawet mniejsze, czasami są krytykowane, jednakże od czasu do czasu to naprawdę służą człowiekowi, umacniają go, także ubogacają, bo tam jest w tym spotkaniu zawsze jest kongres teologiczno-pastoralny, zapraszamy profesorów, wykładowców, ekspertów światowej sławy na to spotkanie, a więc dzielą się swoją wiedzą i uważam, że tego typu spotkania, nieraz mówią, a masówka, a może trzeba by było z tego zrezygnować. Ja uważam, że to jest takie piękne spotkanie właśnie w duchu wiary, nadziei, miłości i że warto. Mówi ksiądz o tej pracy z taką pasją. Czy to, że teraz będzie ksiądz biskupem sosnowieckim, kończy definitywnie okres pracy w Papieskiej Radzie do Spraw Rodziny? Jest tak. Z chwilą, kiedy zostałem mianowany biskupem sosnowieckim, kończę pracę w Watykanie jako sekretarz. Oczywiście są pewne problemy, muszę pewne sprawy zakończyć, więc ten mój pobyt może się przedłuży jeszcze tu kilka tygodni, pobyt w Rzymie, ale zazwyczaj jest tak, że nie można tych dwóch stanowisk łączyć. To znaczy pasterza diecezji i pracy w Watykanie. Są różnego rodzaju formy współpracy, bowiem Rada ma księży kardynałów, biskupów, którzy doradzają prezydentowi Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. I to są biskupi pochodzący z całego świata. Są też doradcy, którzy służą pomocą, ekspertyzą. Więc te możliwości współpracy są. Zależeć to będzie od księdza kardynała Ennio Antonelli, który obecnie przewodniczy Papieskiej Radzie do Spraw Rodziny. Ja jestem gotów zawsze służyć radą i pomocą, jeżeli tylko taka zajdzie potrzeba. Ale jednakże całe moje siły, całe moje serce pragnę poświęcić tej nowej pracy, nowej posłudze w diecezji sosnowieckiej. Czy znany jest już dokładny termin sakry? To już bardzo konkretne informacje dla księży i dla diecezjan. Planuję. Da Bóg, że to się zrealizuje. Chciałbym, ażeby sakra moja odbyła się w prześwietnej, w przepięknej katedrze w Sosnowcu 28 marca. To jest sobota. Jest to dzień, który też mi się wydaje ze względów duszpasterskich jest bardzo ważny, bowiem niedziela mogłyby być kłopoty, trudności dla księży, dla księży biskupów, dla wiernych, więc myślałem o sobocie i wszystko wskazuje na to, że ta data, ale mówię, ja dopiero dzisiaj zacząłem rozmowę także z księżmi biskupami, którzy ewentualnie byliby moimi konsekratorami, więc zobaczymy, ale proszę, przygotujcie się na 28 marca. Czy był ksiądz wcześniej pytany, czy miał ksiądz takie sygnały, że jest rozpatrywany na stanowisko biskupa w Sosnowcu? W Sosnowcu może nie, muszę powiedzieć, no to jak to bywa, gdzie się zwalniała diecezja w Polsce, to był Koszalin, Zielona Góra, to wspominali, a może ty pójdziesz, a może, więc takie głosy chodziły, ja wychodzę z założenia robić to,
co do ciebie należy, co Pan Bóg zechce, zobaczymy. Dlatego mówię, ja do tych głosów też tak podchodziłem z rozwagą i nie brałem ich sobie tak też do serca. Mówię, zobaczymy, mam tyle pracy teraz, więc nie brałem tego też tak na poważnie, że aha, mówią o tobie, że gdzieś czy tam pójdziesz. No, to, co Pan Bóg da, to trzeba przyjąć i być mu zawsze wdzięcznym. Z takiego założenia wychodziłem, więc mówię o Sosnowcu, usłyszałem pierwszy raz właśnie od księdza kardynała Re. To było 26 stycznia. Na razie jest ksiądz jeszcze w Rzymie. Jakie są księdza plany w związku z decyzją papieża, w związku z objęciem biskupstwa w Sosnowcu? Rzym to jest miasto świętych, stolica chrześcijaństwa i na pewno tutaj można bardzo wielu rzeczy się nauczyć. Można się uświęcić, chociażby same kontakty z Ojcem Świętym, z Janem Pawłem II, teraz z obecnym papieżem Benedyktem XVI. Jest takie miejsce szczególne, które ja sobie bardzo upodobałem, ukochałem. To jest grób Ojca Świętego Jana Pawła II. Lubię schodzić do tych grot watykańskich, żeby się przy tym grobie pomodlić, bowiem znałem go osobiście. Uważam, że wspaniały, wielki papież z rodu Polaków, więc też winniśmy mu wdzięczność, a jednocześnie warto zejść w tym miejscu właśnie szczególnym, mówię, to Rzym daje takie możliwości, Watykan konkretnie, ażeby też przedstawić, prosić papieża Jana Pawła II o wstawiennictwo, o radę, o wsparcie. I mówię, to są pewne bogactwa, także jeśli chodzi o świat naukowy dla Kościoła, profesorowie, uniwersytety, kontakty, chociażby spojrzenie na Kościół powszechny, to Rzym naprawdę daje ogromne możliwości i tylko wystarczy chcieć, żeby z nich skorzystać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję ślicznie. Chciałem skorzystać z tej okazji, z życzliwości radia, żeby wyrazić moje wyrazy szacunku wszystkim księżom i bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich mieszkańców i gości, którzy przebywają na terenie diecezji sosnowieckiej. Szczęść Boże. Ksiądz prałat Grzegorz Kaszak, biskup nominat diecezji sosnowieckiej, był dziś naszym gościem w porannym programie Radia M. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.